Za nami pierwszy miesiąc 2022 roku. Jak rozpoczęłaś ten rok? Jak on Cię przywitał? Właściwie to bardzo miło, bo już w pierwszych dniach miałam set moich spektakli w Teatrze Współczesnym, czyli to był akurat właśnie Wachlarz, taka komedia dell'arte. Potem natomiast miałam jeden dzień zdjęciowy w filmie, kręcony właśnie w Poznaniu. No a niestety później już gorzej, dlatego że jestem obecnie na izolacji i jestem zakażona COVID-em, więc... Ojej! Więc sobie teraz odpoczywam, ale zamierzam wrócić ze zdwojoną siłą potem w kolejne miesiące i tygodnie. Ale dobrze przechodzisz, jak widzę, wszystko tak? Tak, to znaczy pierwsze 2-3 dni były średnie, ale już teraz jest w porządku. To ja życzę zdrowia, żeby wszystko już szło ku lepszemu, ku dobremu, żebyś mogła właśnie wrócić do pracy ze zdwojoną siłą, tak jak powiedziałaś. Jesteś aktorką zarówno teatralną, jak i filmową. Mogliśmy oglądać Cię m.in. w kinowej produkcji pod tytułem Legiony z 2019 roku. Wcieliłaś się w rolę młodej, ale jakże odważnej Krysi. Jak wspominasz pracę nad tą rolą? Wspominam jako jedną z najpiękniejszych w ogóle przygód, jakie mnie spotkały dotychczas na planie filmowym. Jest to jednak zupełnie co innego pracować na planie dużego, kostiumowego, historycznego filmu niż powiedzmy jakiegoś innego odcinka serialu. Wiele, wiele godzin trwa przygotowanie, dosłownie paru sekund, które potem będą na ekranie. No i tak, przede wszystkim najbardziej taką ciekawą przygodą była scena kręcenia mostu tak zwanego. Nie wiem, czy mogę zdradzać fabułę, no ale tam jest taka scena, że dwie dziewczyny mają za zadanie ten most wysadzić. I to było niesamowite doświadczenie, dlatego że wybraliśmy taki już nieużywany, zardzewiały, oddalony od miasta most, na którym było przeraźliwie zimno, bo to był listopad, było to kręcone w listopadzie. No i potem miałyśmy też sceny na zmianę z kaskaderkami, że musiałyśmy zeskakiwać z barierki i uciekać przed strzałami, więc ja się czułam naprawdę jakby to było w realu, to znaczy tak można było się wczuć i taka była adrenalina, że nie można było złapać tchu podczas tej ucieczki i tych dubli było wiele oczywiście, więc to było dla mnie chyba takim najciekawszym wspomnieniem. Ale oczywiście jest też strona taka czysto od strony właśnie budowania postaci, czyli charakter Krysi, która jest jeszcze trochę dzieckiem, jest jeszcze nieświadoma, bardzo by chciała pomóc, chciała walczyć i ma więcej odwagi tak naprawdę w walce niż w zagadaniu do chłopaka, z którym dosłownie udaje jej się chwilę zamienić, a potem można powiedzieć, że wojna i różne sytuacje przeszkadzają w rozwinięciu relacji. Więc myślę, że to można podejść od dwóch stron, jednocześnie zrozumienia tej dziewczyny, jej mentalności, jej motywacji. Z drugiej strony taka praca stricte techniczna, czyli żeby to wszystko było jak najbardziej autentyczne, te zachowania, ten sposób walki i wszystko. Więc to tak się dużo było rzeczy składowych. Akcja na moście to niewątpliwie ciekawe doświadczenie. Mówisz, że było wiele dubli, jeśli chodzi o samą ucieczkę, a słyszałam, że samo wysadzanie mostu to jeden dubel, tak? Więc tak, to tym bardziej ciekawe. To było bardzo stresujące dla całej ekipy, dlatego że... Musiało się udać. Wiadomo, jak drogi, jak trudne jest zrobienie takiego efektu pirotechnicznego, więc wszystko było po prostu przepróbowane 15 razy już. I musiało być takie jedno ujęcie, gdzie to akurat właśnie tam Wiktoria była w kadrze i ona i za nią, za plecami właśnie wybucha ten most, który oczywiście potem, co jest w efektach specjalnych, dołożone zapadanie się niektórych fragmentów, bo w realu tego nie było. No i to musiało wyjść, więc na szczęście wszyscy się tak zmobilizowali, że wyszło i rzeczywiście zrobiło wrażenie niesamowite, też na całej ekipie taki wybuch duży. I wyszło bardzo tak autentycznie i tak, jakby to powiedzieć, z takim powerem faktycznie, bo ta scena jest taka w tym filmie mocna, że tak powiem. Odchodząc już na trochę od Legionów, pochodzisz z bardzo artystycznej rodziny. Twoi rodzice też się udzielają artystycznie, są dziennikarzami. Tata też reżyserem i też babcia była znaną aktorką. Antoni Pawlicki, też znany aktor, jest twoim bratem stryjecznym.
Czyli zdaje się, że na drogę aktorską tak naturalnie wstąpiłaś, jakby czy faktycznie od małego miałaś właśnie taki pociąg do aktorstwa? No myślę, że tak. Miałam takie trzy fazy. Najpierw bardziej w stronę tańca, potem w stronę skrzypiec i też byłam w szkole muzycznej, a potem już właściwie od podstawówki tak naturalnie po prostu wiedziałam, że ja będę zdawała do szkoły teatralnej, że tak musi być. I bardzo się zawsze wzorowałam na babci, chociaż nigdy nie miałam okazji jej poznać, bo ona zmarła przed moim urodzeniem. Ale wiedziałam, że dla niej też najważniejszy był teatr. I ja też myślę, że dla mnie najważniejszy jest teatr, chociaż kocham film. Ale uważam, że teatr jest taką bazą, podstawą i tam się można najwięcej rozwinąć, jeśli chodzi o warsztat i budowanie roli. I cieszę się też, że mam teraz możliwość właśnie rozpoczęcia trochę tej przygody już po szkole w teatrze, bo to daje taką odbitkę. Uważam, że jeśli chodzi o film, to na każdego przyjdzie pora i na przykład są jeszcze pewnie role, które dopiero na mnie czekają, ale na przykład nie w tym momencie, bo muszę jeszcze coś przeżyć, może trochę się jeszcze zmienię, może coś, czegoś muszę doświadczyć i wtedy ta rola przyjdzie. No, a jeśli chodzi o teatr, to właśnie wzorem babci, bardzo się cieszę, że się mogę tak rozwijać. I to jakoś tak wyszło naturalnie, że u mnie to w rodzinie funkcjonuje ten teatr i jakoś tak zawsze był. A zastanawiałaś się kiedyś nad tym, co byłoby dla ciebie, jaka rola na przykład takim największym wyzwaniem? Nie mam takiej jednej konkretnej może roli. Na pewno chciałabym się zmierzyć z rolą biograficzną, bo uważam, że to jest zupełnie inny kaliber. No nie miałam już takiej możliwości, bo zawsze sobie sama trochę kreuję i wtedy jest, można powiedzieć, prościej, bo i prościej i trudniej. Prościej o tyle, że masz jakby większy margines błędu, chociaż właściwie nie możesz popełnić błędu, bo możesz sobie coś stworzyć od zera, na tyle, na ile pozwoli ci reżyser i cała jakby koncepcja tego projektu. No a jeśli masz film biograficzny, to jednak musisz odnaleźć w sobie ten konkretny sposób bycia, te konkretne cechy. I bardzo bym chciała kogoś takiego zagrać. Nie wiem konkretnie kogo. Na pewno lubię grać postaci na kontrze do siebie, czyli ponieważ ja jestem z natury raczej taka introwertyczna, raczej delikatna, to lubię grać takie postaci bardzo silne, niezależne, na przykład niesympatyczne albo jakieś z takimiś problemami dużymi ze sobą. To mnie bardzo pociąga, dlatego że jakby bardziej cenię coś takiego niż po prostu granie siebie przed kamerą, bo nie jest dużą sztuką być przed kamerą i być po prostu naturalnym, tylko i super jest ryzykować i robić coś konkretnie poza strefą komfortu i jak to wychodzi dobrze, to wtedy naprawdę ja mam największy szacunek do takich aktorów, no. Rozumiem. Wielu aktorów przyznaje, że właśnie aktorstwo to nie jest łatwy zawód, jeśli chodzi o też czas spędzony na planach zdjęciowych, czy też na próbach w teatrze, czy jeśli chodzi o same kwestie finansowe, bądź fakt, że raz rola jest, a raz roli nie ma, różnie to bywa. Czy masz jakiś plan B, jakby była taka sytuacja właśnie, że musiałabyś pomyśleć na przykład nad czymś innym, albo po prostu jakby tak trzeba było? Mhm. Na szczęście w dzisiejszych czasach zawód aktora jest bardzo szeroki i to nie jest tak, że tylko trzeba czekać na rolę w filmie lub w serialu, tylko jest jeszcze dużo takich rozgałęzień, czyli na przykład dubbing, którym bym się bardzo chciała też szerzej zajmować. Na razie dosłownie zaczęłam jakieś takie drobne rzeczy, seriale BBC, takie drobne role zaczęłam dubbingować, ale to nie są jeszcze duże rzeczy, ale bardzo mi się to podoba, praca z głosem, więc uważam, że jeśli jest przestój w innych rzeczach, to można próbować bardziej w stronę dubbingu. No ja zawsze mam jakąś tą odskocznię też muzyczną, czyli mam te skrzypce i też śpiew, bo lubię śpiewać. I pewnie gdybym miała trudniejszy okres zupełnie w aktorstwie, to próbowałabym robić coś w tę stronę, może tworzyć coś własnego. No gdybym miała dużą mobilizację, że muszę, to pewnie by to wyszło, bo w tym momencie to tak ciężko, więc na pewno to, ale oczywiście zakładam też opcję, że totalnie by się wszystko posypało w dziedzinie artystycznej i wtedy, myślę, że wtedy skorzystałabym z okazji i może wyjechałabym na, nie wiem, na parę miesięcy albo na pół roku za granicę, bo bardzo bym chciała podszkolić sobie języki, na przykład francuski, bo trochę go już zapomniałam, uczyłam się w szkole. Chociaż lubię bardzo podróże, więc może coś bym złapała gdzieś na chwilę za granicą, żeby
żeby sobie wrzucić jakieś nowe doświadczenia, jak i tak nie gram, na przykład w jakimś danym okresie, to mogłabym coś takiego spróbować. Czyli mniej więcej wiesz, co, w jakim innym kierunku mogłabyś w razie potrzeby ruszyć, myślę, że tak powiem. Tak, myślę, że raczej coś bym sobie zawsze znalazła, chociaż czasami ciężko tak przyznać przed sobą, że no kurczę, nic w tym momencie nie ma i muszę za coś żyć innego, ale jak już tak się człowiek przełamie i sobie na chwilę zajmie się czymś innym, to najczęściej potem te inne rzeczy przychodzą i jak już się przestajemy tak denerwować tym, że nic się nie dzieje. Więc najpierw po prostu robić swoje i robić jakieś rzeczy, a nie czekać biernie na propozycje, bo one tak same z siebie nie zawsze przychodzą. Dokładnie, robić swoje i iść do przodu na tyle, ile możemy oczywiście. Tak jak wspomniałaś już też, właśnie siedzisz w muzyce, lubisz muzykę, znaczy może bardziej siedziałabyś, gdybyś miała więcej czasu, o tak, nie wiem, czy to tak o to chodzi. Tak, no w każdym razie muzyka jest ci bliska. Powiedz, który gatunek najbardziej pozwala ci wyrazić siebie? W czym się czujesz najlepiej? Jeśli chodzi o słuchanie muzyki czy wykonywanie? I to, i to. No tak, jeśli chodzi o słuchanie, no to ja zawsze mówię, że ja nie mam jednego konkretnego ulubionego gatunku, bo nie mam też nawet ulubionego zespołu, bo ja mam bardziej piosenki, które mnie, albo albumy czasem, które mnie jakoś tak poruszają. I można powiedzieć, że trochę wychowałam się na takiej muzyce klasycznej, bo grałam na skrzypcach po prostu i byłam w szkole muzycznej. Ostatnio słucham dużo polskiej muzyki, jakiegoś alternatywnego rocka i lubię polskie teksty też, tych właśnie młodych twórców. Ale też bardzo lubię muzykę filmową i często sobie ściągam całe ścieżki dźwiękowe z różnych moich ulubionych filmów. To jest takie dla mnie, myślę, najbardziej inspirujące. A jeśli chodzi o wykonywanie muzyki, to ja lubiłam zawsze, trochę śpiewałam na początku poezji śpiewanej, potem trochę piosenki aktorskiej, bo ja nie mam też takiego głosu, żeby wykonywać piosenki bardzo, no takie estradowe. Mój głos jest raczej delikatny i myślę, że bardziej odnajduję się w piosenkach aktorskich. A jeśli chodzi o na przykład połączenie ze skrzypcami, bo też mi się zdarzało, to trochę mnie zaczęła też interesować muzyka ludowa. Ten kierunek, czyli nawet żeby jednocześnie grać na skrzypcach, trochę śpiewać białym głosem. To mi się bardzo podoba, chociaż nie jestem jeszcze w tym bardzo podszkolona, ale myślę, że będę też odkrywać te obszary, bo muzyka ludowa jest bardzo piękna i bardzo różnorodna. I w Polsce mamy naprawdę fantastyczne zespoły. Są różne festiwale też takie folkowe i ta muzyka jest no super energetyczna, więc to na pewno taki też taki obszar, który bym chciała jeszcze rozwinąć. Nie ukrywam, że ja też bardzo cenię muzykę ludową, bardzo lubię. Ostatnio też tak jakoś tak w to weszłam i sobie tam odtwarzam różne utwory. Mówiłyśmy już o Legionach, a warto wspomnieć też, że wykreowałaś również Władzie w filmie Dzień i Noc. Jak wspominasz ten projekt? To był bardzo przyjemny i bardzo interesujący projekt w moim życiu. Ja nie mam tam dużej roli, natomiast co było tam najpiękniejsze, taka siła kobiet, jaka się tam ujawniła w tym filmie i jaka też była na planie, bo grały tam głównie młode dziewczyny. Każda miała jakiś taki swój przypisany charakter, jakąś tam postać. Kręciliśmy to w pięknych warunkach niedaleko Biłgoraja, we wsi Opsza. Naprawdę przepiękne krajobrazy, ja tam nigdy wcześniej nie byłam. Ciekawie było dotknąć takiego, bo to jest właściwie dokument trochę fabularyzowany, czyli opowiadamy historię kobiet, które naprawdę są i jakie były w młodości. Więc można powiedzieć, że trochę jakby biograficzny, chociaż nie każda z nas miała swoje jakby odzwierciedlenie w czasie rzeczywistym. Niektóre postaci były jakby dodane, żeby nas było więcej. To mi się właśnie też podobało na ten kontekst ludowy, bo tam są takie przepiękne tradycje ludowe ukazane, te śpiewy, to jak te kobiety się spotykały w kręgu i wspólnie śpiewały, potem jeździły na konkursy. Moja Władzia jest tam niedużą postacią, która się trochę wstydzi śpiewać, a tak naprawdę ma bardzo ładny głos. No i nie mogę się doczekać, aż film będzie jakoś szerzej dostępny, bo na razie odbyła się tylko przedpremiera. Mam nadzieję, że film będzie jeździł na festiwale różne, bo jest bardzo piękny i oryginalny i bardzo mi je wspominam. Też liczne kostiumy widziałam. Tak, kostiumy są piękne i super, że i nawiązują do tej tradycji ludowej, ale z drugiej strony też, że były takie akcenty współczesności,
bardzo, bardzo kolorowe. No i fajnie, bo film się dzieli na takie właśnie dwa rozdziały, dzień i noc. Myśmy akurat grały w tej części dzień, która jest pełna życia, kolorowa, a część noc jest bardziej tajemnicza, pełna różnych tam sekretów i mroków, ale też jest przepięknie zrobiona i ma cudowny klimat, więc serdecznie polecam do obejrzenia, bo to taki oryginalny film naprawdę. Niedawno skończyłaś też Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie. Jak wspominasz czas nauki? Bodajże w zeszłym roku skończyłaś, z tego co widziałam. Tak, w zeszłym roku skończyłam AST w Krakowie. Oczywiście obroniłam się, bo dyplom, znaczy nad dyplomem zaczęliśmy pracować jeszcze troszkę wcześniej. Szkoła jest wspaniała i uważam, że krakowska szkoła naprawdę bardzo dogłębnie podchodzi do takiej pracy nad warsztatem, nad sobą. Nie bez przyczyny często ci aktorzy po Krakowie bardzo szybko też robią karierę i są bardzo cenieni na rynku filmowym. Było to trudne, dlatego że szkoła jest trochę zakonem i nie ma się życia poza nią. Dla mnie wszystko trzeba jej poświęcić. Znaczy nie trzeba, no, ale większość z nas tak robi. I trochę na tym ucierpiały może takie moje kontakty spoza szkoły i życie prywatne, którego było mniej, ale uważam, że jeśli ktoś chce iść w stronę aktorstwa, to szkoła w Krakowie jest absolutnie jednym z najlepszych wyborów, bo to podchodzi właśnie tak od strony człowieka. To pozwala ci być sobą i jakby oni wynajdują to, co w tobie najciekawszego jest i pozwalają ci to wydobyć na scenę. Oczywiście, jeśli ci trafi na fajnych pedagogów, ale ja trafiłam naprawdę na świetnych specjalistów. Tak, żałuję tylko, że nie mogliśmy dłużej pograć naszego dyplomu, kiedy zagraliśmy już premierę i chyba dwa czy trzy spektakle właśnie innych ludzi w reżyserii Pawła Miśkiewicza, to akurat zaczął się lockdown pierwszy. No i niestety bardzo mało tych spektakli było przez to. No ale był festiwal w Łodzi online, więc jakiś taki zamiennik, zawsze coś, chociaż wiadomo, że nie to samo. Więc trochę miałam to takie wyjście ze szkoły bardzo gwałtowne. Nie miałam właśnie pożegnania, bo nagle wszystko się zamknęło i potem już był koniec. Trochę musiałam szybko odciąć pępowinę i poradzić sobie w świecie takim brutalnym już aktorskim. I teraz obecnie jestem w Warszawie, bo tu jest największy rynek i największe szanse. Tak, tak. Czyli szkoła, akademia bardzo angażuje, ale polecasz. Tak, polecam. To znaczy polecam tylko dla tych, którzy naprawdę chcą być aktorami i chcą się tak poświęcić, tak? Tak, którzy nie mogłyby z tego żyć, bo pewnie jak ktoś tak traktowałby to jako dodatek, to może być mu ciężko, dlatego że tam się trzeba bardzo mocno zaangażować, ale wiadomo, że jak już się chce być aktorem, to najczęściej to jest ogromne marzenie i ludzie są tego pewni i zdają po 5-6 razy nawet, żeby tylko tam być. Więc ja uważam, że trzeba zdawać nawet te 5-6 razy, bo to jest też kwestia przypadku, jak się ktoś nie dostanie. I no, jest spełniać marzenia, bo ja po prostu czułam, że w tym Krakowie, że ja tam najbardziej pasuję, na przykład bardziej do Krakowa niż do Warszawy, do warszawskiej szkoły. Wiedziałam, że prędzej czy później to się musi wydarzyć, że ja muszę być w tym Krakowie. Bardzo dziękuję Ci za tę miłą rozmowę. Życzę Ci wszystkiego dobrego na ten rok i dużo zdrowia oczywiście, żeby no, już... Dziękuję. Dziękuję, no mam nadzieję, że szybko przejdzie, ale tak jak mówiłam, wrócę ze zdwojoną siłą, więc Tobie również wszystkiego dobrego i uważaj na siebie w tym czasie trudnym. Dziękuję bardzo.